Witam serdecznie. Dzisiaj opowiemy sobie o kole Mora. Kole Mora, które jest niczym innym niż zwykłą metodą wyznaczania stanu naprężeń w zależności od tego, jak naszą ukochaną kostkę naprężeń obrócimy. Jeżeli mamy kostkę naprężeń, no to charakteryzuje się ona tym, że przyłożone są do niej naprężenia sigma y i sigma x oraz naprężenia tau xy i tau yx. Oczywiście z drugiej strony symetrycznie. I teraz moglibyśmy zasadniczo przejść do koła Mora, ponieważ to, co potrzebujemy do koła Mora, to są te trzy wartości. Tak, pamiętając oczywiście, że, przepraszam, nie sigma, tylko tau. Pamiętając oczywiście, że tau xy równa się minus tau yx. Mając te trzy wartości, możemy sobie wyznaczyć dwa punkty. Pierwszy punkt, powiedzmy, nazwijmy go punktem P o wartości sigma x tau xy, a drugi punkt Q o wartości sigma y tau yx. Ale w zależności od tego, jaka będzie wartość z naprężeń stycznych, koło Mora może być różnie rozwiązywane. Czyli istnieje tak zwana konwencja znaku koła Mora. O tym się generalnie rzadko mówi, ale ponieważ chciałbym omówić ten temat dosyć dobrze, musimy to sobie zaznaczyć. Możemy mieć dwa przypadki. Tak samo jak sigma może być dodatnie ujemne, tak samo nasze tau xy może być większe od zera lub tau xy może być mniejsze od zera. I teraz jak to ustalić? Zasada jest bardzo prosta. Jeżeli nasze tau chce obrócić kostkę w stronę zgodną z wskazówkami, z ruchem wskazówek zegara, no to wtedy ta wartość jest dodatnia. Jeżeli przeciwnie, to jest ujemna. Widzimy, że nasze tau yx, xy chce obrócić nam naszą kostkę w tą stronę, a więc nasze tau xy jest ujemne. Jeżeli tak jest, to osie na kole Mora zawsze będą zwrócone w taki sposób, czyli nasze tau będzie skierowane w górę, natomiast sigma będzie skierowane w prawo n. Czyli to jest ten przypadek, kiedy tau xy, czyli naprężenia styczne xy są mniejsze od zera. I teraz te dwa przypadki możemy sobie zaznaczyć. Ponieważ ta wartość, ona jest mniejsza od zera, no to nasze tau xy będzie gdzieś, powiedzmy, tutaj nasz punkt P. Tak, powiedzmy, że to jest yx, to jest nasze tau xy, ono widzimy, że jest ujemne, natomiast nasz punkt Q będzie gdzieś tutaj, ponieważ nie mam niestety tutaj kartki bardzo dobrej, to rysuję sobie w miarę okrąg i mamy nasz okrąg, o proszę, wykonany. Oczywiście w normalnym przypadku nie wykonywalibyście tego tak jak ja, tylko na początku zaznaczyli sobie punkt P, następnie zaznaczyli sobie punkt Q o sigma y tau yx, tak, i dla tego okręgu najpierw byście zaznaczyli sobie przekątną, a następnie za pomocą cyrkla narysowali okrąg. I pierwsze, co możemy zobaczyć, to mamy środek okręgu O. I teraz co z tym dalej zrobić? Zasadniczo wszystko mamy zrobione, ponieważ na tym okręgu pierwsze, co możemy zrobić, to zauważyć osie główne centralne, czyli wartości sigma 1 i sigma 2. Bo teraz tak, pamiętamy, że osie główne centralne występują wtedy, kiedy naprężenia styczne są równe 0. A więc możemy sobie zobaczyć, że naprężenia styczne są zerowe na osi sigma, a więc
ponieważ zgodnie z zasadami sigma 1 musi być większe niż sigma 2, tutaj mówimy o płaskim stanie naprężeń, no to sigma 1 będzie po jednej stronie i zawsze będzie większe niż sigma 2. Natomiast teraz, jak wyznaczyć sobie kąt, o który musimy obrócić naszą kostkę naprężeń, tak, żeby otrzymać osie główne. Czyli jak sobie wyznaczyć kąt, osie centralne, o który musimy sobie obrócić, to będzie w tą stronę, czyli powiedzmy jakiś kąt taki, o który musimy sobie obrócić naszą kostkę, aby otrzymać osie główne. I jest to tutaj bardzo dobrze widoczne, ponieważ tym kątem jest ten kąt i ten kąt to jest nic innego niż 2 fi p. P, ponieważ principal, tak, i to zazwyczaj w taki sposób się zaznacza, a my możemy sobie dodać od razu, że 2 p 1, ponieważ jeżeli to jest fi p 1, to możemy sobie jeszcze wyznaczyć kąt, o który obracamy drugą oś, tak? Kąt ten, tak? Fi P2 i ten kąt też jest tutaj widoczny w tym miejscu, tak? Czyli ten kąt to jest nic innego niż kąt 2 Fi P2. I teraz mierząc za pomocą jakiegoś kątomierza, można byłoby sobie ten kąt wyznaczyć, ale można go też wyznaczyć w sposób analityczny właśnie z koła Mora, i możemy sobie zapisać, że z trygonometrii wiemy, że tangens 2 fi p, no w tym przypadku 1, to się równa. I teraz mamy takie koło, taki trójkąt. Ja może go sobie zaznaczę na czerwono. Mamy taki trójkąt. Mamy kąt ten. Tangens to będzie stosunek przy prostokątnej przeciwległej kątowi, czyli to jest ta wartość, a ta wartość to jest nic innego niż tau xy podzielone przez tą wartość. A ta wartość, to zwróćcie sobie uwagę na to, że tutaj jest sigma x, a tutaj jest sigma y. I ta wartość to jest nic innego niż sigma x podzielone minus sigma y, tak? Czyli minus ten kawałek, ta cała wartość minus ten kawałek, ale my potrzebujemy jeszcze połowy, więc to podzielone przez 2, a to się równa 2 tau x y przez sigma x minus sigma y. Oczywiście. Teraz może powstać pytanie, no dobra, dobra, ale my potrzebujemy jeszcze kierunek, w jakim będzie skierowana nasza oś sigma tau 1. Jest to potrzebne, nie jest, czasami prowadzący tego wymagają, nie wiem jak u Was, no jest to jest bardzo proste. Wiemy, że sigma p1, przepraszam, fi P1 skierowane jest w tą stronę i wynosi tyle. Więc teraz okazuje się, że jeżeli ten punkt P zrzutujemy sobie do góry i poprowadzimy prostą przechodzącą przez ten punkt, to ten kąt tutaj to też będzie nasze fi P1. Tu było 2 fi P1, tu jest fi P1. Ten kąt jest równy fi P1 i ta prosta wyznacza nam kierunek, w jakim będzie kierunek osi głównej centralnej. Ja tu może jeszcze chwilkę odsłonię, tak, ten wzór, bo zauważyłem, że go nie widać. Dlaczego tak jest? No to wynika już z zależności trójkątów. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest prawda. Można by to sobie oczywiście wyprowadzić, jeżeli będzie ktoś potrzebował, żeby to sobie wyprowadzić i nie da rady tego wyprowadzić, no to można, mogę to dla Was w innym materiale zrobić.
Natomiast jeżeli chodzi o oś, którą będzie wyznaczało sigma 2, no to wystarczy, że sobie prostopadłą oś, prostą prostopadłą do tej, powiedzmy sigma 1 kierunek, nazwijmy to w taki sposób, tak, że albo po prostu krzywa kierunek sigma 1, tak, natomiast prostopadłe do sigma 1 będzie krzywa sigma 2. Jeżeli ktoś ma problem wyznaczyć prostopadłą oś, to wystarczy narysować prostą, łączącą punkt przecięcia się prostej kierunkowej dla sigma 1 z punktem sigma 1 i widzimy, że tu powstaje trójkąt prostokątny, musi powstać i to też jest kierunek sigma 2, co zresztą zwróćcie uwagę, że mniej więcej będzie się zgadzało. Ale teraz powstaje pytanie, co jeżeli ja chcę obliczyć nie sigma 1, sigma 2, ale chcę to samo zrobić i mam zadany pewien kąt. Kąt, dla którego chcę wyznaczyć naprężenia, jakie występują. Czyli po prostu chcę sobie obrócić moją kostkę naprężeń o kąt dowolny, dajmy na to phi, d, phi dowolne. I ja chcę powiedzieć, jakie będzie sigma powiedzmy n, czyli sigma prostopadłe do osi, którą wyznacza ten kąt, czyli jeżeli mamy kostkę naprężeń i my sobie przetniemy to pod tym kątem, tak, to będzie sigma n, no to ja chcę sobie powiedzieć, jakie będzie styczne i tu tau, tak, dla n. W takim przypadku nie muszę zrobić niczego innego niż wcześniej nie robiłem, czyli znowu rysuję nasze PQ. Ja narysuję najpierw okrąg, później zaznaczę PQ. Czyli znowu rysuję nasze koło Mora na takich samych zasadach. Tak, czyli wyznaczam sobie P, wyznaczam sobie Q, rysuję prostą. Mamy tutaj 2 phi P. 1. I teraz, jeżeli ja chcę wyznaczyć, jakie są wartości, jakie są parametry sigma n i tau n dla kąta phi d, no to muszę tą prostą obrócić o kąt, dajmy sobie na to, nie wiem, taki, i który wynosi 2 phi d. I ten punkt i jego parametry to jest phi n i tau n. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, to piszcie w komentarzach. Natomiast co jeżeli nasza wartość tau xy nie jest ujemna? Czyli teraz zrobimy sobie przypadek, kiedy nasze tau yx jest większe od zera. No dobra. No jest oczywiście pytanie, co jest, jeżeli jest 0, no ale jeżeli jest 0, no to mamy do czynienia z osiami głównymi centralnymi, więc tutaj nie ma problemu. Rysujemy osie główne centralne i możemy sobie koło Mora dla nich narysować i później obracając naszą oś główną centralną, tak, czyli obracając tą oś o dany kąt, możemy sobie powiedzieć, jakie będą naprężenia. Ale co jeżeli jest większe niż 0? Teraz podejścia są dwa. To, które ja Wam proponuję, to zrobienie tego samego, co robiliście przed chwilą, ale obrócenie kierunku osi. Jeżeli obrócicie kierunek osi, to wszystko pozostaje takie samo. Czyli znowu wyznaczamy sobie dwa punkty. Punkt Q i P, było na odwrót, to zostawmy tak, jak było, P i Q, rysujecie tu i w takim przypadku to jest nasz kąt 2 phi P1. Natomiast jeżeli, zwróćcie uwagę na to, że tutaj jest na odwrót oś narysowana, tak, czyli tau N jest odwrotnie niż
tau n było w poprzednim wypadku. Czyli zmiana znaku w sigmie powoduje nam też zmianę kierunku osi. Czyli to jest teraz dodatnia wartość. Natomiast jeżeli chcecie, wolicie pamiętać troszkę to inaczej, czyli że nie zmieniamy kierunku osi, ale zmieniamy, ale osie nam zostają, sigma n, tau n, to musicie pamiętać o tym, że jeżeli sigma n jest dodatne i narysujemy sobie tym razem nasze punkty będą tutaj, to będzie nasz punkt P, a to będzie nasz punkt Q, to nasz kąt sigma P1 nie jest tu, ale znajduje się w tym miejscu. 2 sigma P1. Tak? Tu by się oczywiście jeszcze przydały może jakieś wzorki, ja już ich nie będę pisał, możecie je wszędzie znaleźć. Jak rozumiem, to chcieliście przede wszystkim konstrukcję koła Mora zobaczyć. Jeżeli natomiast chcecie wzorki, to wklejam je Wam tutaj i tylko szybko wytłumaczę, czym jest, czym są poszczególne wzory. Tau n to jest nic innego niż wzór na dowolne naprężenia styczne dla powierzchni, tak? Sigma n, no to jest wzór na naprężenia normalne względem powierzchni przy dowolnym obrocie. R to jest nic innego niż promień koła Mora i zasadniczo jest to wartość, którą przy kole Mora się wyznacza, ale nie jest ona w żaden sposób wykorzystywana, w sensie nic na jej podstawie się nie wyznacza. No i mamy jeszcze sigma średnie, które to jest środek okręgu. I wzór na kąt, o który musimy obrócić naszą kostkę naprężeń, czyli o ten kąt. Ten sigma P1, tak? Dziękuję za uwagę.